Mamy dzisiaj 13 dzień naszego działania scenariuszowego. Przedwczoraj mieliśmy szaleńczy odwrót przez zaspy śnieżne z dodatkowo jeszcze padającym śniegiem. Wczoraj z kolei mieliśmy dzień suszenia rzeczy, bo wszystko było kompletnie mokre, a my byliśmy niesamowicie spruci po zrobieniu trasy w jeden dzień, trasy, która normalnie no, pewnie ze dwa dni na luzaku by zajęła. Wczoraj podjęliśmy też decyzję na temat zmiany lokalizacji naszego dalszego działania. W szczególności, że skórzane mokasyny nie są pozbawione rakiet śnieżnych, no nie są butami przeznaczonymi do brodzenia w śniegu do kolan albo i wyżej. Tak więc decyzja jak najbardziej rozsądna, nadal w scenariuszu, nadal zgodna z naszymi założeniami. Pewnie zgodna i z myśleniem i działaniem ludzi przed wiekiem, którzy jeżeli mogli, to po prostu przeczekiwali takie rejony. Jeżeli gdzieś nie dało rady przejść, to po prostu się tam nie pchali. A ci co pchali, to nie wracali. Tak więc, krótko mówiąc, zmieniamy rejon. Wyszliśmy już ze strefy gór, wchodzimy w strefę kanionu. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak jakbyśmy weszli w no nieco inny klimat. Pomijam fakt, że dzisiaj jest już czyste niebo, natomiast temperatura jest inna, warunki są inne, roślinność jest inna, no i przede wszystkim nie ma tutaj śniegu. Gdy w górach jest śnieżyca, tutaj po prostu jest opad deszczu w kanionie. No, tak więc przed nami dzisiaj trasa w stronę tak zwanej rzeki bez powrotu. I taki widok przed oczami. Były zaspy do kolan, wczoraj cały dzień padał albo śnieg, albo grad, albo deszcz ze śniegiem, albo krupy śnieżne. Jak tylko przekroczyliśmy grań wąwozu, to dzisiaj mamy upał. 20 parę stopni, świerszcze ćwierkają, słońce praży. Wczoraj i przedwczoraj prawie się nabawiliśmy odmrożeń. Dzisiaj pewnie się nabawimy poparzenia słonecznego i odwodnienia lekkiego. Idziemy w dół, jak prawdziwy człowiek gór, po zejściu w dół trzeba się wbić do salonu na whisky i jaja na bekonie i jak wykonamy to bardzo ważne zadanie, to z powrotem wbijamy się do lasu na jeszcze dodatkowy tydzień prawie. No więc taki mamy plan, plan mi się jak najbardziej podoba. Minione dwa tygodnie były iście szalone. Ciekawe co przyniesie ten kolejny tydzień po zejściu w doliny i po takiej właśnie krótkiej regeneracji. To chyba byłoby na tyle. Trzymajcie kciuki za tym za co? Za brak odwodnienia, bo do rzeki mamy kawał drogi, no a każdy ma po ile? 2 litry na głowę mamy. 2 litry na głowę i mamy no te prawie 20 kg, teraz 15 kg tobołu na plecach i ostro praży słońce. Tak, na szczęście tym razem jest w domu. Po całym dniu marszu w dół, różnica poziomów jakieś 1500 metrów. Wyczerpani dotarliśmy do takiej oto chatki wspaniałej, tak więc zapraszamy na kolację. Jest zabytkowa kuchnia. I jest takie piękne pomieszczenie z wieloma pamiątkami na ścianie, z gablotami z traperskiego życia pionierów odkrywających tą część świata. Tak więc dużo szczęścia i tego typu posiłek dla strudzonych
utrudzonych wędrowców. No i co powiemy na temat tej przygody? Smaczne. Smaczne i jeszcze się nie skończyła, to najważniejsze. Nie, nie. Koniec tego kamerowania, trzeba brać się za jedzenie. Każda wyprawa, każda jedna, bez wyjątku, jak tylko trafi się na ludzi, na prawdziwym odludziu i zadupiu, otwierają serce, goszczą i dają porządną michę do jedzenia. Niesamowite, przepyszne, najlepsze spaghetti, jakie jadłem kiedykolwiek w życiu, z fantastycznym chlebem. Poezja, poezja. Ten traperski porządunek, pytanie, w jakim miejscu się odbywa? Powiesz coś więcej? Bo chyba gadałeś z gospodarzami na ten temat. Tak, to jest chata, którą wybudowano prawie 100 lat temu. Tu mieszkała kobieta przez ponad 50 lat. Mężczyźni się zmieniali, bo dosyć często w tych trudnych warunkach umierali. No ona tu żyła przez 50 lat i przez ostatnie lata zupełnie sama. W totalnej dziczy. Nazywała się Francis. Była taką miejscową celebrytką, bo pisała artykuły do gazety o swoim życiu tutaj i są całe kolekcje, ogromne skoroszyty artykułów. No i pamiątki na ścianie, jej mężowie, to co się działo w jej życiu. Tą chatę wybudował jej pierwszy mąż. I ludzie, którzy tu teraz mieszkają, po prostu kupili ten teren i zrobili tu prywatne muzeum. Tego nie chroni żadne państwowe przepisy, nie chronią, tylko oni kupili tą ziemię i zrobili prywatne muzeum, żeby pamięć o Francis, która tu mieszkała, bardzo twarda baba, taka z krwi i kości, żeby pamięć o niej nie umarła. Jest też książka napisana przez Daga, czyli przez tego pana, który tutaj nas gości, bardzo miło. Właśnie o tym miejscu, o tej kobiecie, o tej chacie. Poprzednim razem, jak tu byłem, to dostałem od niego egzemplarz tej książki. No i to jest bardzo ciekawa historia. Jesteśmy na totalnym odludziu, tu się samochodem nie da dojechać. Można dolecieć tylko samolotem na prywatne lotnisko trawiaste albo przypłynąć łodzią motorową wzdłuż rzeki. Kawał amerykańskiej historii. Opomijając pełny brzuch, no to czuję się ten klimat i tego ducha takiego miejsca. A widok za oknem? Spróbuję wam coś pokazać. A propos totalnej dziczy. Keto dieta, nie ma szans, jak ktoś ci daje ciepły taki sernik z jagodami, słodkie jak cholera. Do diety wracam jutro. Wyżera po prostu niesamowita, słuchajcie. To jest jakieś ciasto połączone z jakimś z jagodami, czarne jagody. Na ciepło. Na ciepło wszystko. O, poezja. Żegnaj keto dietą. Rewelacja. Po dwóch tygodniach ciężkiej orki. Chwilami w śniegu po kolana. A to ja. Po dwóch tygodniach. Po dwóch tygodniach w lesie. Nie najgorzej. Równo 14 dni minęło, odkąd opuściliśmy naszego czarnego potwora, który dzielnie nas tu przywiózł na drugi koniec świata.
No i co się dzieje z nami? Jedziemy do Elk City, malutkiej osady w środku gór, gdzie mieszka 5,5 osoby. I tam wbijemy się do salonu, zjemy, popijemy, zapytamy o gościnę, a jutro z powrotem w góry. Tak jest, tak więc pierwszy etap dwutygodniowy za nami. Za nami, przed nami kolejne ciekawe przygody. Stan od... samopoczucie od 1 do 2? 3. 3, no to u mnie jest tak samo. Do zobaczenia. Tu się zatrzymamy. W Elk City Hotel. Dotarliśmy zatem już do cywilizacji przez duże C. Przez duże E jak Elk City. No i teraz idziemy do baru. Zjeść coś, napić się, przepukać gardło. Pokaż tę cywilizację. Cywilizacja wygląda w ten sposób, że w kadrze w głębi jest sklep. Co można tam kupić? Wszystko. No właśnie. Tylko moje gwoździe, whisky. I takiego sklepu właśnie, żeby szukali. Tam jest bar i tam jest dalej poczta. I to koniec. Bar ma fajne logo. Dobra, idziemy teraz, już nie robimy trzody, tylko wbijamy to. To jadłodajni. W poniedziałki mają zamknięte, tak więc dopytaliśmy o drugą jadłodajnię. Jest aż 1,5 minuty na piechotę stąd, więc po amerykańsku się przemieszczamy, czyli samochodem. No, ciekawe co będą mieli do żarcia. Co dwa i twardzione prosto po wyjściu z lasu zamawiają do jedzenia. To czego nam brakowało najbardziej. A, to prawda. Czyli warzywa. Natomiast mięso już się dla nas robi. Prawie zjedzony cały. Hamburgera bez bułki. Hamburger bez buły? Może być. A ja takiego kuraka z frytami. Przepyszne. Jedziemy, jedziemy. Zmieniamy rejon naszego działania po resecie w miejscowości Elk City. No i cóż, tutaj oczywiście wszędzie jest daleko, odległości są duże, a drogi różne. No i to jest właśnie jedna z tych dróg. Tak więc będziemy musieli trochę pomachać siekierą, żeby faktycznie przejechać dalej i móc zmienić rejon naszego działania. No ale spoko, mamy radę, mamy siekierę. Szkoda, że nie mamy piły, ale i tak jest czym ciąć i to najważniejsze. Drzewo jest dość duże, zdecydowaliśmy się ciąć mniej więcej w tym rejonie. Ono niestety, ale rozdziela się na dwa. Więc żeby nie ciąć przez najgrubszy i najtwardszy punkt, czyli przez ten wielki sęk, to tniemy powyżej, licząc na to, że uda się może tą część kłody przesunąć trochę na lewo, tą górną wtedy trochę na prawo i uda się jednym cięciem to zrobić. Jak nie jednym cięciem, to wtedy drugie cięcie trzeba będzie gdzieś niżej pewnie gdzieś w tym rejonie wykonać. No zobaczymy. Mamy dużą siekierę, będziemy nią pracować na zmianę. Okej, dawaj. Śmiało.
Jedziemy z Dixie do Maki Bar. Droga sama w sobie jest już niezłą przygodą. Musieliśmy troszkę nasze konie mechaniczne zresetować. Tak więc fura stoi, dajemy jej chwilę odpoczynku, bo już hamulce nam zaczęły śmierdzieć. Mimo że hamowanie silnikiem to podstawa, ale to byłoby za mało, więc trzeba było jeszcze dociskać hamulec. Tak więc robimy chwilę popasu, chwilę przerwy. Maszyna trochę odpocznie, no i ruszamy w dalszą drogę. I upały się zaczynają. My schodzimy niżej, dużo niżej. Na tutaj przypierdzieli prawie 30 stopni. Tak więc będziemy mieli nieco inne wyzwania niż dotychczasowe śnieżyce i zaspy do pół uda. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.